Dobra, drugą część czas zacząć. To była pierwsza część, niepowodzenie, a teraz słuchajcie, poprawiłem tutaj luty jeszcze. No co? No, jeszcze tylko to wyczyszczę. Gdzie jest ta moja kurczę? O Jezu, jak ja się czuję na sakra. Dobra. Jeszcze troszeczkę umyjemy z kalafonii, znaczy z tego flupsa. A z każdej strony. Tak, żeby to miało jakiś wygląd, miało taki podobny. Śmieci wszystkie przez papier i co? I słuchajcie, i będziemy zaraz to podepniemy. Muszę wymienić panele na tym na stole. O, tak sobie zszedłem na dół, ale zaraz chcę odpalić SDR-a. Słuchajcie, z, no z dwóch złożonego. O, tutaj mamy tego starego. Wybrałem tego SDR-a, RTL-a, bo nie wykrywał go. Wybrałem z tego drugi scalaczek. Najpierw kiedyś głowicę wybierałem, a teraz drugi to jako dawca służy, nie? W sumie na tych SDR-ów może chyba z 6 czy 8 nawet sztuk. To jest chyba 8 sztuka. Dobra, przejdźmy sobie teraz tak do ekranu. Do ekranu. O, tu mamy menadżera urządzeń. Zobaczmy, co wykryje. Czy w ogóle cokolwiek wykryje. Czy to ta moja robota w pierwszej części zdała egzamin. Uwaga, podłączam. Czekajcie moment, bo mam ekran. To może bym tutaj jeszcze tak. Aktywanie okna nie. To byśmy włączyli, dodali urządzenie wideo, żebyście widzieli, że ten sam istniejące tutaj. Ok, moment. O. No i teraz to ja nie wiem, czy to widać, a chyba widać. Dobra. A tu to kurwa zajmę goty w sieci. A. Dobra, włączam. Uwaga. Patrzcie. Pełen sukces, słuchajcie. Bulking wykryty. No to teraz musimy sobie wejść w sterowniki. Jeśli miałem tutaj na pendrive'ie. RTL SDR i teraz tak, Zodiaka 2.4 odpalimy. Nie Zodiaka, Zodika. I słuchajcie, wykryło mi Bulkina. To instalujemy sterowniki. Zobaczymy, czy to w ogóle przyjmie sterowniki. Nie wierzę. Patrzcie. Patrzcie, po wymianie procka tego RTL-a. O, gdzie on jest? Tutaj porty ko mnie, myszki nie. Gdzie to jest? Czekajcie, gdzie on? Tu. Patrzcie, wykryło. Zainstalowało, ok, od pierwszego strzału. Wszystko gites. No to teraz jeszcze sprawdźmy, czy to w ogóle cokolwiek kurczę odbiera, tylko gdzie mam antenę. I znowu pójdzie coś. Nie, o, nie krakać, czekajcie, ja tu muszę tylko podłączyć się z anteną. Okej, tam to jest akurat na 430 antena.
podłączyliśmy się z anteną, to teraz jeszcze ten mój program HDSDL, zobaczmy czy to zadziała. Czy open zrobię ok. A nie ma. Co go boli? Jeszcze raz włączymy. No, dupa pani, aż już nie rozpoznano urządzenie. Może trzeba zresetować kompa? Czyżbym załatwił? No ale poszło, no sterowniki się zainstalowały. Może nie ta wersja Zodiaka, co? Dobra, jeszcze raz weźmy. ETRW 2.11, zobaczmy co to jest. 2.1.1 znaczy. USB Store kamera. Nie ma. No to się kurde nacieszyłem. Menadżer urządzeń. Co? Gdzie on tu jest? Jeszcze raz będziemy musieli wszystkie odinstalować, słuchajcie, sterowniki. Co go tym razem zawalało? No, tutaj go wykrywa jako pamięć. Dodatkowo chyba bodajże. USB storage days, no, bulking jest 0, instant driver, sukces, no dobra, to jeśli tu jest sukces, no to teraz powinien się odpalić już, tak jest, ta-da! No to play, nie to. Co ja tu robię w domu stan? Ale jaja. No, było przez moment. USB nie łączy. Ale to nic, to będzie działać. Tylko, że ja muszę tutaj zmienić tą. Zmienić. Zatrzymaj program. USB. Po prostu ten kabel USB. Jest albo za długi, albo coś skacze napięcie na nim, bo raz wykrywa, raz nie wykrywa. Włóżmy go bezpośrednio w komputer tego dongla i zobaczmy co tu będzie. Zaraz będziemy wiedzieć, z kim to było w tym. Dobra, włożyłem bezpośrednio tą prześciówkę. Wyrzucimy. Zaraz zobaczymy, czy sterowniki poszły same, czy nie. Poszły. No dobra, start. FM. Patrzcie. Tylko, że ja w tej chwili nagrywam
i nie mam dźwięku akurat, bo ten kanał jest, ale działa. Ale działa. Bitrate 128. Troszeczkę zmniejszymy czułość AGC, włączyć. Okej. I się rozłączył. Widzicie? Przyłączyłem na 128 i się teraz rozłączył. Przepraszam za przeproszeniem. No. Dobra, ustawmy to sobie najpierw tak. 64. Tu jest wszystko ok. RLTK wykryło. Start. Działa. Słuchajcie, działa. Ślicznie działa, tylko głosu nie ma. A czemu głosu nie ma? Już jest. Bokada squelch tutaj, tu z lewej strony. Nie wiem, czy to widać, czy nie widać. Troszeczkę to pomniejszy obraz. O. Patrzcie, działa. To weźmy sobie teraz 430 IFM bandwidth 12 kilobitów. Co się rozpina mu? Działa. 130. Moment, on gdzie ten nóż jest? To jest DMR, oto. Zobaczmy, czy... Tak. Będziemy musieli sobie tutaj wpisać sobie nasze dane, oczywiście, żeby rozkodować. No i co poza tym? Poza tym musimy sobie nasz kod wklepać, nie? Bo to są akurat przemienniki DMR, oto. Nie, dobrze mówię, nie, to, ale to nie nasze, 130... 430 3 900 jakieś tam inne DMR były, o tutaj nasze paczki lecą 434. Dobra, słuchajcie, działa, się udało pięknie złożyć łapeczki oczywiście. No i tak jak w zeszłym odcinku mówiłem, dla tych co się nie podoba, to niech sobie kupują kolejny, że tak powiem, 60 zł zarobiłem, będąc choremu. To by było na tyle. Działa, dongiel.